Jedynie 10% dzieci spędzi ferie poza Kaliszem, głównie w miejscowościach górskich. Większość uczniów pozostanie w miejscu zamieszkania, gdzie korzystać będzie mogła z zorganizowanych form. Oprócz tego, że będą otwarte wszystkie szkoły, wszystkie sale gimnastyczne będą udostępnione. Mówimy w tej chwili o samym mieście Kaliszu. Tam dzieci mogą, te, które będą chętne, bez żadnych zapisów, mogą każdego dnia pójść do swojej szkoły. W salach gimnastycznych będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia właśnie rekreacyjne, sportowe, tam mogą spędzać czas. Te dzieci, których rodzice chcieliby, żeby już mieli zapewnione, powiedziałabym, taką opiekę stałą i żeby było wiadomo, że przez cały czas będą miały zapewniony ten wypoczynek i zapewnioną opiekę, to mogą skorzystać z półkolonii. W tym roku półkolonie w Kaliszu będą w szkole podstawowej numer 3, w szkole podstawowej numer 18 i w szkole 17. Półkolonie organizują także Miejski Ośrodek Kultury oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Czynne będą one każdego dnia od 6.45 do 16.00. Nie zapomniano także o młodzieży. Dla niej imprezy organizują TKKF-y Relaks i Ogrody. Każdego dnia korzystać można z przyszkolnych siłowni oraz od poniedziałku do piątku przed południem z basenu za symboliczną złotówkę. W czasie trwania ferii 130 funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego na terenie całego województwa przeprowadzać będzie kontrolę pojazdów przewożących dzieci. Przede wszystkim sprawdzana będzie sprawność techniczna autobusów oraz trzeźwość kierowców. Policjanci zapowiadają, że w razie stwierdzenia, że pojazd nie będzie nadawał się do transportu młodzieży, zostanie on odstawiony do stacji diagnostycznej, a pasażerowie przewiezieni zostaną innym autobusem. Oczywiście za taką zmianę zapłaci organizator zimowego wypoczynku. Funkcjonariusze sprawdzać będą również oznakowanie ulic, przejścia dla pieszych oraz miejsca zabaw w pobliżu budynków, w których dzieci będą przebywać. Pocieszającym jest fakt, że w trakcie akcji Bezpieczne Ferie w ubiegłym roku na terenie Kaliskiego nie odnotowano ani jednego wypadku z udziałem dzieci. Policjanci proszą rodziców, którzy zauważą, że pojazd przewożący ich dzieci jest niesprawny lub kierowca sprawia wrażenie pijanego, o kontakt z dyżurnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kaliszu.